Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Właśnie podpisaliśmy porozumienie między Nadleśnictwem a Fundacją A Priori w sprawie udostępnienia gruntów Lasów Państwowych na ścieżkę rowerowo-pieszą. Jest mi bardzo miło, że udało nam się to sfinalizować. Myślę, że zatwierdzenie tej ścieżki będzie takim miłym akcentem, który umożliwi wszystkim korzystanie z tego terenu w celach rekreacyjno-turystycznych. Dziękuję pięknie. Cieszymy się przede wszystkim z tego, że taka ciekawa inicjatywa społeczna osiągnęła swój zamierzony cel, czyli podpisaliśmy porozumienie z Lasami Państwowymi i szlak rowerowo-pieszy Bobrowianka tak naprawdę zaczyna formalnie funkcjonować. Myślę, że ucieszy to wielu mieszkańców gminy, szczególnie tych, którzy lubią rekreację ruchową na świeżym powietrzu. Miejsce to jest naprawdę wyjątkowe, więc pozostało mi nic innego, jak tylko wszystkich Państwa zaprosić do tego, by spróbować na tym szlaku trochę pojeździć. Piękne miejsce w Małomicach do treningu kolarskiego. Zapraszamy wszystkich.